zanotować wasze postulaty i zapoznać się z waszymi problemami. Państwo znacie moje podejście, generalne podejście do gospodarki. Ja jestem radykalnym wolnorynkowcem, czyli uważam, tak jak powiedział przed chwilą pan prezes, ale bez żadnego przekonstwa, bez żadnej ignorancji, że przedsiębiorcy są solą tej ziemi. Jako minister sprawiedliwości, chyba jestem pierwszym ministrem sprawiedliwości, który postanowił, że będzie starał się rozwiązywać nie tylko problemy samego wymiaru sprawiedliwości, ale że będzie starał się rozwiązywać też, czy wpływać na rozwiązanie problemów związanych z sytuacją przedsiębiorczości, zwłaszcza z sytuacją małych i średnich firm. Państwo wiecie, że jestem odpowiedzialny w rządzie za te regulacje. Zacząłem od tego zadania, które premier wprost postawił mi w swoim ekspoze, czyli od rozpocząłem otwieranie dostępu do zawodu. Wiem, że to jest działanie kontrowersyjne i w społeczeństwie, i wśród przedsiębiorców, no bo są takie grupy przedsiębiorców, które mają uprzywilejowaną dzisiaj pozycję, które się obwarowały rozmaitymi licencjami i bronią tych przywilejów. Natomiast naprawdę większość i społeczeństwa, i przedsiębiorców z całą pewnością na otwieraniu dostępu do zawodu skorzysta. Pewnie będzie o tym mowa w dalszej części spotkania, więc nie będę tego rozwijał. Powiem natomiast o innych działaniach, które moich działaniach, które służą podstawie sytuacji przedsiębiorców. Ja sam byłem przedsiębiorcą przez ostatnie 20 lat, co prawda specyficznym, bo wydawałem elitarne książki jako członek zarządu wydawnictwa Znak, czy byłem przez 8 lat rektorem. Uczelnia to jest nic innego, przedsiębiorstwo edukacyjne i tak należy na edukację patrzeć, jako na to, że przemysł powinien się poddać wymogom rynkowym, uczelnie powinny kształcić pod potrzeby rynku pracy, a nie pod potrzeby kadry profesorskiej. I wiele problemów, z którymi Państwo się stykacie na co dzień, było do niedawna również moimi problemami. Jednym z takich problemów to była ilość rozmaitych pułapek ukrywanych w systemie prawnym do przedsiębiorców. Zostałem ministrem sprawiedliwości, to jedno z pierwszych moich decyzji, było zlecenie takiego, zleciłem sporządzenie takiego katalogu pozakodeksowych przepisów karnych dotyczących działalności gospodarczej. Przepisy karne w zasadzie powinny być zawarte tylko w kodeksie karnym, ale w Polsce są zawarte w przeszło, jak się okazało, 60 różnych ustawach i tych przepisów karnych jest kilkaset. Głowy sobie daje uciąć, że jest wiele przepisów, z których, istnieje, nikt z Państwa nie jest świadkiem. Które w każdej chwili mogą być wykorzystane przez urzędników przeciwko Wam, czy przeciwko Waszym przedsiębiorstwom. Po sporządzeniu katalogu tych przepisów przygotowaliśmy projekt ustawy, która w szerokim zakresie depenalizuje działalność gospodarczą. Oczywiście z takiego założenia, że przedsiębiorca powinien mieć dużo większe prawo do ryzyka niż w tej chwili. Znaczy to model nie ma polegać. Pierwsza część tych przepisów w ogóle usuwamy. I postulujemy ich usunięcie. Po drugie, inne przepisy chcemy doprecyzować, dlatego że one są na tyle niejasne, że czasem przedsiębiorca po prostu nie wie, czy dana forma działalności jest zgodna z prawem, czy niezgodna. I wreszcie w szerokim zakresie chcemy zastąpić sankcje karne, groźby więzienia, sankcjami administracyjnymi, czyli grzywnami. To samo zamierzamy zrobić w odniesieniu do kodeksu karno-skarbowego. Oczywiście łatwo nie będzie. Ten gotowy projekt ustawy rozesłaliśmy do innych ministerstw. Z tych konsultacji międzyresortowych z projektu nie został kamień na kamieniu. Oczywiście urzędnicy z innych ministerstw próbują, bo to raczej nie ministrowie. Ministrowie nawet nie mają czasu, żeby się zapoznawać z takimi szczegółami, nie mają też minister na to sportu, edukacji i tak dalej. Nie ma żadnych kompetencji do tego, żeby oceniać taki projekt, a jak ja nie mam kompetencji do tego, żeby oceniać projekt dotyczący kwestii transportowych. Więc tak naprawdę oceniają to urzędnicy ministerialni. To
No i uczennicy innych ministerstw próbują nam ten projekt wywrócić. Śledźcie Państwo, jakie będą jego losy, bo to będzie dobry papierek dla kursowy, czy jest w rządzie. Nie mówię teraz o ministra, tylko on mówi o ministerstwach. Czy jest wola, żeby działać na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, czy takiej woli dalej nie ma.